Stary będzie robił namiar koziomioków, a ja by dorosła do fajnych kłopotów. Nazywam się Iga Fedak i tu na Święcie Pieśni prowadzę warsztaty pieśni śląskich oraz pieśni i zabaw zagranicznych. Mam nadzieję, że będzie to wszystko zapadnie w pamięć uczestnikom i bardzo się cieszę na obie grupy, zarówno młodszą, z którą rzeczywiście będzie trochę bardziej zabawowo, jak i na grupę starszą, z którą będziemy bardziej pracować nad śląskimi pieśniami. Gdzie mu te konie wlazły? No i zaraz zobaczymy, co się stało dalej. Ale spróbujmy się nauczyć, czyli je mamy. Zrobimy sobie wyżej. Posłe konie na wygonie i... Posłe konie na wygonie. Cześć, witajcie. Szóste święto pieśni, przegląd imienia Zofii i Józefy Sordyl. Dzisiaj rozpoczęliśmy warsztatami dla uczestników. Świetna okazja do tego, żeby poznać pieśni nie tylko Beskidu Żywieckiego, ale Beskidu Śląskiego, pieśni zagraniczne, a także pieśni śląskie. Świetna atmosfera, bardzo duża rozpiętość wiekowa, świetna zabawa. Kujawskie chłopaki! Dzień dobry, Ewa Niewdana Hady. Miałam zaszczyt prowadzić zajęcia z technik wokalnych. Przecudowne brzmienia, białe głosy, mam ciarki cały czas na swoim ciele. Bardzo zdolna grupa. Życzę wszystkim powodzenia, było cudownie. Witam bardzo serdecznie, Maria Motyka. Paulina Kupczyk. Dzisiaj będziemy prowadzić warsztaty z pieśni regionalnych Strój Wsi Beskidzkiej z Istebnej Zawożynki z Koniakowa. Pieśni zarówno dla grupy dziecięcej, ale także dla grupy dorosłej. Spotykamy się tutaj szósty raz, żeby celebrować śpiew. Celebrować to, co w kulturze ludowej jest najbardziej pierwotne w nas, czyli ten śpiew a cappella, śpiew solowy, oczywiście również na potańcówce w akompaniamencie instrumentów, ale zaczniemy od Posiadów, gdzie tam śpiewać będziemy z mistrzami tradycji Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego. Całym sercem zapraszamy i chcemy Was słyszeć, bo tu było coś wspaniałego na szóstym, to było coś naprawdę, te dzieci tak pięknie śpiewały, aż serce się podnosiło do góry. Zapraszamy i do zobaczenia oczywiście.